Dzień dobry. Nie jesteśmy serialem, ale witam w jakiś sposób w kolejnym odcinku rozmów bloga Sektora 3.0 z ciekawymi ludźmi. To oczywiście brzmi banalnie, ale tak, staramy się zawsze znaleźć dla Was kogoś, kto nas w redakcji interesuje. I bardzo szybki wstęp, zanim powiem, kim są te dwie osoby, które widzicie tu obok mnie w kadrze. Jest taka aplikacja Waterfall, jeśli dobrze pamiętam nazwę i tutaj patrzę, kiwają głowami, wszystko się zgadza. I ktoś z redakcji, kto ma u nas dzieci, szukał aplikacji do tego, jak lepiej zdrowo pamiętać, dbać o picie wody. Z czym ja nie mam problemu, ale ewidentnie jestem ambasadorem takich rzeczy, ponieważ widzę dookoła ludzi, którzy nie piją wody. I nagle po prostu zobaczyłem u Filipa Miłoszewskiego, który jest tutaj w kadrze obok, który jest współzałożycielem innej aplikacji firmy Listonic, który zajmuje się tam wzrostem i marketingiem, że zrobi aplikację, która ma pomagać ludziom pić wodę. I tu się pojawił pomysł na to, że musimy z Wami zrobić rozmowę, bo to jest kolejna aplikacja, która usprawnia coś bardzo prostego w codziennym życiu. No więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, jak aplikacje mobilne na telefony, smartfony i podobne mogą robić nieuzależnienie, nie w głowie rzecz, która nas wciąga tylko i wyłącznie do konsumpcji reklam, ale mogą robić coś, co powoduje, że usprawniamy coś w swoim życiu. I będziemy rozmawiać z Filipem Miłoszewskim. Witam Cię serdecznie. Hej, cześć. I jest z nami również Ewa Brzezińska, która jest product managerką w Waszej firmie, która nazywa się, sprawdźcie mnie, jeśli się mylę, Listonic, ale robicie aplikację również o tej nazwie. Tak, dokładnie. Tak, to jest trochę zagmatwane, bo zaczęliśmy jako firma, która i znani w sumie jesteśmy z tego, że w czasach prehistorycznych zaczęliśmy robić, z perspektywy branży mobile, zaczęliśmy robić aplikacje do codziennych list zakupów, znaczy do list zakupów taką typową, tak się ona nazywała, Listonic, a po czasie zaczęliśmy rozwijać również inne produkty, takie, które pomagają w codziennym życiu. Nazwy firmy nie zmienialiśmy, no kiedyś może sobie zmienimy. Na razie skupiamy się na wzroście i rozwoju produktu. Jasne. Jest aplikacja, powiedziałeś, czasy prehistoryczne, więc od razu Cię dopytam, jakby od kiedy i w ogóle jak powstała ta pierwsza aplikacja, pierwszy pomysł, czy lista zakupowa? I czy co, robicie tylko te dwie rzeczy, czy coś jeszcze w tym momencie robicie, co jest na waszym warsztacie? To też dam taką wersję w pigułce. Jakby w 2008 roku zrobiliśmy pierwszą taką wersję Listonica. To były czasy, kiedy jeszcze nie można było na iPhone'ie instalować aplikacji, Android jeszcze nie był za bardzo dostępny. Dopiero później pojawiły się te pierwsze Androidy, także dlatego mówiłem o czasach prehistorycznych. Jako rozwiązanie takiego trochę naszego studenckiego problemu współdzielenia listy zakupów w trakcie życia na Sokratesie, na wymianie studenckiej. I przez te wszystkie lata aplikacja Listonic urosła do bycia takim, można powiedzieć, globalnym liderem tej kategorii aplikacji do robienia list zakupów. My też jakoś lepiej zdefiniowaliśmy misję tego, co chcemy robić, jakby trochę wyszliśmy poza samą, powiedziałbym, niszę list zakupów i stwierdziliśmy, że my pod koniec dnia mamy dosyć dużo umiejętności w robieniu po prostu jakościowych produktów konsumenckich, takich aplikacji konsumenckich. I stwierdzimy, że chcemy robić takie apki, które pomagają w codziennym życiu, które, to też brzmi trochę banalnie, ale jest taka pewna nisza tych produktów nieagresywnych, które dodają wartość, które może, wiesz, nie zremiksują ci życia, nie sprawią, że twoje życie będzie dwa razy lepsze, ale w taki, wiesz, 1, 2, 3% coś ułatwią, sprawią, że będziesz zdrowszy, będziesz miał więcej czasu. Tutaj, nie wiem, na jednym biegunie jest, powiedzmy, Tinder, który może ci bardzo zremiksować życie, podczas gdy ta poprzeczka dla listy zakupów jest trochę niżej postawiona, natomiast lista zakupów jedynie może ci życie usprawnić i ułatwić. Tam nie ma żadnych jakichś pułapek i niebezpieczeństw. Podobnie z piciem wody, to się wydaje taką banalną rzeczą, ale dobre nawodnienie jest super fundamentalne i to też jest produkt, który w prosty sposób chcemy to takie codzienne życie poprawić. Mamy jeszcze aplikację taką komplementarną do Listonica, czyli aplikację, która wyszukuje i pozwala znajdować różne promocje, która serwuje z najlepszych,
kurczę, mogę się pomylić, chyba 11 krajów promocje z lokalnie dostępnych supermarketów. Mamy aplikację Pregnancy Tracker, która jest takim poradnikiem ciążowym. W każdym tygodniu daje informacje, w każdym tygodniu, w tych trzech trymestrach, kiedy kobieta jest w ciąży, daje informacje, co się aktualnie z nią dzieje, jak wygląda rozwój dziecka, różnego rodzaju porady, ma też masę narzędzi, kalendarz ciążowy, kalkulator wagi, baza imion i tak dalej. Czyli też aplikacja, której jakby używanie nie powoduje jakichś negatywnych efektów i my nie chcemy też ludzi jakby wciągać w jakieś takie powiedziałbym toksyczne, które w tej branży istnieją, jakieś, wiesz, lupy zaangażowania. Powiedziałeś, że na przykład właśnie dałeś trochę taki przykład Tinder versus lista zakupowa, to mi przyszło trochę do głowy, że nie próbujecie wymyślać problemów, których jeszcze nie ma i je rozwiązać za pomocą aplikacji, tylko bierzecie na warsztat problemy istniejące. To nie jest próba dysrupcji rynku, tylko raczej usprawnienia czegoś, co faktycznie jest jakimś rzeczą, którą potencjalnie łatwo można usprawnić. No, takie jak na przykład śledzenie danych podczas ciąży. Dobra, czyli mamy w tym momencie aplikacja pomagająca śledzić dane kobietom w ciąży, aplikacja zakupowa, promocyjna i Waterfall. I to jest to, jak do was, na was wpadliśmy. I Waterfall o tyle mnie interesuje, jeśli możecie o nim trochę więcej powiedzieć, że tak powiem, adresujecie bardzo ciekawy w trakcie dnia problem, czegoś, co wymaga regularnej pamięci, budowania w sobie jakiegoś zdrowego nawyku i takiego bardzo regularnego. Zakupy zakładam, że jednak większość z nas takie nie ad hoc, nie spontaniczne robi rzadziej niż co kilka dni, tak, co tydzień i tak dalej. Więc to jakby to nie jest taki nawyk, po który wracam codziennie, jak to, czy myję rano odpowiednio wcześnie zęby i czy ćwiczę rano i tak dalej. W jaki sposób działacie, w jaki sposób robicie aplikację, która ma pomóc w czymś tak codziennym i tak częstym, jak picie wody regularnie? Tak właśnie, tak jak już Filip wcześniej wspomniał, w zasadzie dużo osób postrzega zdrowe nawodnienie jako taki błahy problem, na który się nie zwraca uwagi, bo ktoś tam jednak mimo wszystko wodę, kawę, herbatę w ciągu dnia wypije. My zaczęliśmy trochę badać ten temat. Wyszło nam na to, że to wcale nie jest sprawa błaha. Nawodnienie wpływa na bardzo wiele aspektów naszego codziennego życia. To łącznie z takimi rzeczami, które teraz może w dobie pandemii pracy zdalnej nie są aż tak aktualne, ale na przykład kwestia taka, że podczas pracy w biurze, w którym jest klimatyzacja, wysuszają nam się kanaliki łzowe i błona śluzowa nosa, pogarsza nam się astma, pogarszają nam się alergie, jest problem z suchymi oczami i z noszeniem soczewek kontaktowych. To właśnie wszystko jest kwestia braku odpowiedniego nawodnienia w ciągu dnia, różne inne aspekty, o których po prostu nie myślimy na co dzień, kwestia koncentracji, pamięci, tego, że w zasadzie nasze ciało po prostu bez tej wody nie funkcjonuje na 100% i nie funkcjonuje tak, jak byśmy chcieli. Także zaczęliśmy się temu przyglądać, zaczęliśmy patrzeć, jak robią to inne aplikacje, bo tak jak już Filip wspomniał, my sprawdzamy sobie różne nisze, patrzymy, co tam już się dzieje. Szukamy też takich nisz, w których już to rozwiązanie mobilne, powiedzmy, jest uznane za coś takiego domyślnego, albo przynajmniej jest dość szeroko rozpowszechnione. Nie staramy się zmienić na siłę, nie patrzymy na produkty, które, co do których ludzie jeszcze nie szukają tych rozwiązań mobilnych. I stwierdziliśmy, że te przypomnienia, te aplikacje dotyczące właśnie nawodnienia, picia wody, one są takie nijakie. Nie zachęcają, nie wciągają, jeśli mają zrobione w jakimś stopniu grywalizację, czyli właśnie system jakichś wyzwań, challenge, to mają to zrobione nie tak, jak my byśmy chcieli. To śmiernica. Po prostu wzięliśmy to na warsztat, stwierdziliśmy, że będziemy mieć taką aplikację, no taki mamy cel, żeby zrobić po prostu najfajniejszą aplikację, która przypomina o piciu wody. Tutaj zaczęliśmy po prostu projektować pod kątem tego, co wiadomo o nawykach, o budowaniu nawyków, ale też właśnie jak my byśmy chcieli używać tej aplikacji. To trochę podobnie jak z listonikiem, który w pierwszej wersji rozwiązywał problemy założycieli firmy. Więc Waterfall dokładnie w taki sam sposób
został przygotowany, wydany. Jeśli chodzi o właśnie rywalizację, o challenge, o jakieś takie wciąganie, o wiwatowanie, bo mamy ośmiorniczkę w aplikacji, która wspiera osoby, które starają się utrzymać nawodnienie, mamy notyfikacje, które przechodzą o ustalonych porach, takich, które gdzieś tam sugerujemy, albo po prostu można to dostosować zupełnie do siebie. Stwierdziliśmy, że właśnie kwestia personalizacji, kwestia tego, że to będzie narzędzie, które użytkownicy po prostu dostosowują do siebie, które w wyliczaniu po prostu tego dziennego celu nawodnienia bierze pod uwagę takie rzeczy, które są charakterystyczne dla tej osoby. No i zakładamy, że to jest właśnie to, co sprawia, że ludzie będą do tej aplikacji wracać i że realnie zobaczą efekty właśnie współdziałania z ośmiornicą i regularnego picia wody na swoim ciele. Czy będą do tego skłaniani przez wyzwania, czy po prostu przez jakieś wewnętrzne poczucie, że mogą to robić lepiej. Powiedziałeś grywalizacja, że szukacie coś takiego, co da się jeszcze uatrakcyjnić dla ludzi, żeby w to weszli i to robili. Nisze, które już gdzieś są uznane, to znaczy, że tym się można zająć i coś, co jakoś rozwiązuje problem. I właśnie, interesuje mnie trochę, jakbyście jeszcze mogli więcej powiedzieć trochę, na czym polega, jakby jak wybrać takie wyzwanie do rozwiązania, bo to, o czym powiedzieliście teraz, to jest trochę jak wybieracie to rozwiązanie z perspektywy tego, że to jest do rozwiązania przez aplikację i przez taką firmę jak wasza. Natomiast jakby jak rozpoznać w ogóle może krok wcześniej, że coś już jest, jakiś problem, jakieś wyzwanie codzienne na takim poziomie dojrzałości, że można byłoby to zrobić za pomocą technologii. Na przykład da się zaobserwować, że pewne czynności, które robimy na co dzień, są bardziej związane, mniej związane z telefonem, bo na przykład Waterfall jest dla mnie czymś o tyle ciekawym, że wiele rzeczy sportowych na przykład wymaga śledzenia sobie GPS-em tego, że się poruszam, ale już to picie wody muszę zaraportować samodzielnie. Więc jakby w jakiś sposób jeszcze znaleźć taką niszę, którą można w ogóle połączyć zachowanie analogowe, zachowanie offline z zachowaniem, które jest cyfrowe. To jest też dla mnie taka ciekawa rzecz, jak to się robi. Ja taką mam uwagę, że jeżeli myślimy o projekcie, który ma jakoś długoterminowo mieć jeszcze jakieś zaplecze biznesowe i być po prostu, tak naprawdę to chodzi o to, żeby był przez lata rozwijany, żeby były środki na to, bardzo ryzykowna byłaby droga zrobienia produktu, jeżeli nie ma wokoło niego już zbudowanej jakiejś trakcji, jakiejś faktycznej konkurencji. My, myśląc o tym, jak zrobić produkt, zaczęliśmy dużo czasu poświęciliśmy na taki twardy research, patrzenie, jak wyglądają dane, jak dużo tych aplikacji się pobiera w różnych kategoriach, jaka jest dynamika tego, jakie są ewentualnie zmiany, bo jeżeli konsumenci nie są gotowi na adopcję jakiegoś rozwiązania, to jeżeli nie złapiemy jakiejś fali, to nie mamy w zasadzie żadnego miejsca na popełnienie jakiegoś błędu i w praktyce to się nie uda. Natomiast takim dobrym przykładem, zobacz, jest to, że wiem, że kiedy zastanawialiśmy się, co zrobić, co będzie pasowało do naszej misji, będzie aplikacją właśnie taką codziennego użytku i czujemy, że możemy wygrać i zostać numerem jeden na świecie, w tej kategorii, bo też są takie kategorie, powiedziałbym, gdzie pociąg już odjechał, na zasadzie medytacja. Tam są firmy Calm czy Headspace, które mają, wiesz, kontenery pieniędzy, robią produkt super dobry i mają już brand tak wielki, że trochę poczuliśmy, że tutaj ta bitwa może być za trudna. Natomiast myśleliśmy o aplikacji, która przypomina o braniu leku. Są takie aplikacje które ustawiasz sobie, jakie tabletki bierzesz codziennie czy regularnie, ona ci o tym przypomina. W zasadzie podobny case. To do tego, tak jak mówiłeś, nie potrzeba jakichś specjalnych funkcji, które są w telefonie, po prostu wystarczy ten push i przypomnienie. Faktycznie pomaga w życiu, faktycznie robisz to regularnie, ale kiedy spojrzeliśmy w dane, jak dużo takich aplikacji się pobiera, no to niestety ten nawyk, ta świadomość konsumentów, żeby takie there is an app for that, nie? Że wezmę sobie do tego apkę, jeszcze nie została zbudowana. I w niektórych kategoriach
fitnessowe szczególnie rzeczy. Wiesz, jak myślę, że to da się też zaobserwować po tym, co influencerzy, czy co jakby ludzie, dyskusja jak wygląda w internecie wokół pewnych kategorii produktowych. W niektórych ludzie sobie dyskutują, no fajnie, można dane rzeczy gdzieś tam w internecie zrobić, ale w niektórych od razu ludzie oczekują, że to będzie aplikacja, czyli właśnie aplikacja do ćwiczeń będzie, będzie czymś takim. Wszelkie rzeczy związane z nawigacją będą czymś takim. I to u nas wymagało dosyć dużo researchu, przeglądania danych rynkowych, patrzenia po konkurencji, patrzenia, gdzie możemy sobie poradzić. Nie wiem, czy byłbym w stanie tak jakościowo opowiedzieć o tym, jak tak generalnie znaleźć tą, wiesz, tą niszę, którą użytkownicy pokochają w oderwaniu od aplikacji mobilnych, bo tutaj się naprawdę specjalizujemy i tutaj tą drogę, myślę, dosyć mocno przeszliśmy i to jest dosyć nieoczywiste i wydaje mi się właśnie ciekawe, że w pewnych kategoriach jest ten nawyk już oczywisty, nie nawyk, tylko to zachowanie, że instaluje sobie apkę wyrobione, w pewnych jest na tyle już mocne, że bardzo trudno byłoby się wstrzelić z produktem, który miałby jakąś wdrożenie, a w niektórych chyba jest, że jeszcze nas to czeka. Powiedziałeś o nawyku i to jest trochę moje kolejne pytanie, bo w teorii budowania nawyków faktycznie muszą być te pierwsze początkowe, poza potrzebą, że chcę coś zmienić, jeszcze ten sygnał, bodziec, trigger, który ułatwia to, że będę ten nawyk budował. I tutaj przechodząc tak to bardzo konkretnie do budowy takich aplikacji, czy jak wasza, czy i tych, które mają raz na tydzień być przydatne jak Listonik, chociaż częściej się wpisuje rzeczy na listę niż się robi zakupy na przykład, albo Waterfall, to jak... Jakimi elementami aplikacja mobilna, która faktycznie chce zbudować jakąś mniej lub bardziej regularne zachowanie u użytkownika, użytkowniczki, w jaki sposób to robicie? Wspomnieliście o grywalizacji, ale oczywiście to nie jest jedyny sposób, w jaki można spowodować, żeby ktoś chciał chętnie do czegoś wracać i klikać, ale nie klikać tylko po to, żeby zagrać, tak? Nie klikam tylko dla rozrywki w tę aplikację, tylko dla ośmiorniczki. Robię coś pozytywnego, więc jak w praktyce, jakimi elementami takie nawyki budujecie, możecie budować? Może tu się podzielimy, tego mamy dosyć dużo i może trochę powie. Ja będę pisał. Zobaczymy, jak się uzupełni, jak się to ułoży. To ja może zacznę od tego, że właśnie już wspomniałeś o nawykach i o tym, że w taki naturalny sposób użytkownik sam nie wróci do tej aplikacji na samym początku, ponieważ to jeszcze nie jest oczywiste i to trzeba dopiero zbudować, więc w tych pierwszych dniach na 100% to, co pomaga, to że mamy system notyfikacji, które po prostu temu użytkownikowi w taki jasny sposób przypominają, że to jest czas na wodę. To ja zakładam, że nawet część użytkowników z czasem być może nawet je wyłącza, bo po prostu staje się to na tyle naturalne, że te ileś, co jakiś czas, co mniej więcej w równych odstępach ta woda jest wypijana przez użytkowników czy inne napoje, bo nie tylko o wodę chodzi. Na pewno właśnie to też jest kolejnym aspektem, czyli to, że umożliwiamy użytkownikom dodawanie swoich napojów, swoich zawartości i po prostu stwarzania, dodawania takich napojów, które są dla nich oczywiste i ich ulubione. Czyli aplikacja mierzy nie tylko samą wodę, ale również zawartość wody w innych napojach. I na to wszystko jeszcze nakłada się właśnie ta pozytywna reakcja ze strony naszego brand hero, czyli ośmiornicy, która po prostu okazuje zadowolenie, bądź jest taka troszeczkę zniesmaczona, kiedy ktoś zapomina o piciu. I tutaj te takie elementy pozytywnego wsparcia i takiego poczucia, że jest ktoś z nami, taki po prostu buddy, który nas wspiera w tworzeniu tego nowego nawyku, to też jest wskazywane w różnych badaniach, że no, łatwiej się zaczyna biegać, jeśli ktoś biega z tobą, tak? Czyli jeśli się z kimś umówisz, że idziesz na ten trening, to jest łatwiejsze do wykonania. I tak samo tutaj jest ktoś, no coś w naszym przypadku, ośmiornica, która czeka na te napoje i wspiera cię i gratuluje ci, kiedy osiągniesz swoje cele. Tam w tworzeniu aplikacji, w zasadzie wszelkich, ale takich, które mają budować nawyki szczególnie,
to ten moment onboardingu jest, czyli tego wprowadzenia użytkownika do aplikacji jest super, super ważny i dosyć trudny, bo to trzeba, to jest taki element, który cały czas testujemy, który staramy się cały czas optymalizować, bo tam trzeba złapać balans pomiędzy tym, żeby z jednej strony trochę sprzedać tej aplikacji, że ona jest niebanalna, że ona wnosi unikatową wartość, że starać się ten efekt wow możliwie wcześnie wyciągnąć od użytkownika, co nie zawsze jest proste, bo wymaga to wtedy dodawania kroków. Czasami jest ryzyko przeładowania takiego, przeładowania informacją, że tutaj alarm, tutaj jakiś challenge, tutaj jeszcze nie wiem, czy wiedziałeś, że woda jest tam zdrowa i tak dalej, nie? Jakby tego jest dużo. Najważniejsze w tym, z perspektywy twórcy aplikacji, jest to, żeby to testować, bo to jest bardzo indywidualne. Jakbym miał tak trochę uogólnić, to na pewno najważniejsze zdecydowanie, żeby różne scenariusze testować, bo dużo rzeczy zaskakuje. Na pewno na starcie dobrze pokazać jakieś sukcesy od razu, czyli po tym pierwszym wypiciu, żeby trochę małą celebrację zrobić. My też robimy tak, że użytkownik, kiedy wchodzi do aplikacji, tam dostaje od razu taki progres, który wylicza, ta ilość wody do wypicia jest personalizowana, ona zależy od wielu czynników, od tych parametrów fizycznych, czy tam ktoś uprawia sport, od pogody też można, jeszcze kilku innych, nie będę może teraz się w szczegóły wdawał. No i chcemy też użytkownikowi pokazać, że to nie jest po prostu jakiś tam szybki Excel, tylko że użytkownik, który jest wprowadzany, dostaje produkt dostosowany do niego. I tu znowu to jest niejednoznaczne, bo można troszkę ten proces spowolnić, równolegle pokazując, że no zobacz, naprawdę się przykładamy i teraz to jest specjalnie dla ciebie. Albo po prostu postawić pyk, 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 gotowe i już działasz. I zależy to od produktu. Tak generalnie to lepiej zrobić to szybciej, ale nie dla każdego produktu. Czasami są takie case'y, to są trochę dark patterny, gdzie wyliczać się jakąś zdolność kredytową czy coś, co można od razu zrobić, a jednak system to powoli cię tam przeprowadza przez to. No i trochę dlatego, żebyś poczuł, że to jest twoja prawdziwa zdolność kredytowa, taka naprawdę, może nie wiem, czy zdolność kredytowa to jest, wiesz, jakieś dane finansowe. Docenił tak, bardziej to, że jesteś w tej aplikacji i to, co do niej wpakowałeś. Tak, jest zaopiekowany. I to na pewno to. Dla nas też jest jeszcze ważne, żeby szczególnie w tych aplikacjach fitnessowych, ale w zasadzie we wszystkich aplikacjach, żeby możliwie dostosować się do użytkownika, do jego prawdziwych nawyków. W naszym przypadku to jest też tak, że dużo użytkowników, ci, co mają zegarki, wtedy dla nich, zegarki mówię o smartwatchach, bardzo, bardzo naturalne byłoby korzystanie z takiej aplikacji na szybko, szybkie logowanie tego w smartwatchu. Czy jest część użytkowników, która lubi widgety, dać możliwość dodania takiego widgeta, bo ktoś, kto na szybko setupuje sobie taką rzecz, najprawdopodobniej, znaczy to są dane, tak, że dużo dłużej zostanie z takim produktem. Też, ale tam znowu trzeba cały czas testować, mieć ten balans, żeby to odkrywanie kolejnych funkcjonalności nie sprawiło, że jesteśmy przytłoczeni. Telefony umożliwiają wykrywanie też trochę tego, co już jest jakby dostępne. To jest nawet, to idzie słuchaj, o krok dalej, jakby są technologie w sumie od różnych firm, ale taka dosyć popularna jest od Google'a, która umożliwia segmentowanie użytkowników na zasadzie sprawdzamy w aplikacji, załóżmy na przykładzie Waterfalla. Akurat tego tak nie robimy, ale kto wie, może zrobimy w przyszłości i możemy sprawdzić, jaki rodzaj użytkowników angażuje się w specyficzny rodzaj challenge'a. Mamy tam challenge, który bardziej podkreśla, tak jak Ewa mówiła, tą, nie wiem, sprawność umysłową, inny jest do tego, żeby zrzucić wagę, inny jest do tego, żeby po prostu jakieś tam, nie wiem, żyć dłużej. I teraz różni użytkownicy angażują się w różnego rodzaju challenge'e
możemy podłączyć pod to algorytmy AI, które tych użytkowników, którzy będą się do danego challenge'a zapisywać, segmentują i następnie, kiedy nowy, zupełnie świeży użytkownik pojawia się w aplikacji, my możemy z jakąś tam większą pewnością, na bazie tego, jak on się zachowuje, ocenić, że hej, to jest, nie wiem, 70% szans, że to jest raczej tego rodzaju użytkownik, który będzie bardziej szedł w nie wiem, w jakieś takie fitnessowe wymiary tego, więc może szybciej podrzućmy taki challenge. To jest taki dosyć zaawansowany element, ale też to jest kierunek, w którym idą aplikacje, żeby odciążyć użytkownika od konieczności klikania, żeby odciążyć od tego, że teraz ja muszę sam wybrać sobie challenge, to postarajmy się za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji gdzieś coś takiego znaleźć. Akurat Google'owi jest to dużo łatwiej zrobić, bo Google dużo wie o użytkowniku i może tych cech bardzo dużo przyporządkować i skuteczniej to robić. To brzmi jak reklama Google'a, zupełnie nie na tym nie zależy. Ewa, chcesz jeszcze coś dodać do tych cech? Nie. Dobra. Wspomnieliście przed chwilą o kilku tych elementach i pojawiły się takie dwa wątki, które właśnie może trochę też jakby spinają tą naszą rozmowę. To jest to jakby poza wyborem takiego dobrego celu do rozwiązania, to o czym powiedzieliście na początku, że ten cel po prostu musi być przydatny dla ludzi i musi być w ogóle czymś, co już są skłonni sięgnąć z tego powodu po telefon. A potem jest ta jakaś granica trochę tego, gdzie jest ta granica rozwoju, żeby nie przesadzić na przykład i dobrze dobrać te elementy, które będą wciągać, ale nie będą przytłaczać. I też powiedziałeś w pewnym momencie, Filip, o dark patternsach, czyli o dark patterns, czyli o tych elementach, które już mają wciągnąć celowo użytkownika, użytkowniczkę nawet ponad ten czas, ponad ten cel, który jest dla nich sensowny i celowy, że po to przyszli do tego. I zwykle najczęściej się o tym mówi, znaczy właśnie te antyreklamy, czyli jak potrafi wciągnąć TikTok z takich przykładów ostatnio najbardziej dyskutowanych, tak. Który przebił Instagram, przebił Facebooka w poziomie zaangażowania. To czym są takie elementy, które w aplikacjach właśnie nie rozwiązują już naszego problemu, a raczej nas wciągają ponad to, co jest celowe, co jest praktyczne? I jeżeli możecie to wytłumaczyć, bo zakładam, że trochę się na tym znacie, żeby też to nie wpakować swoich odbiorców. Tak, tak. Ja myślę, że super ważne jest to, co powiedziałeś chwilę wcześniej, że tutaj fundamentalne jest to, jaki problem aplikacja rozwiązuje, jaki jest DNA tej aplikacji, bo wiesz, ten nieskończony ciąg kolejnych wideo, które podsyłane jest ci na TikToku, czy ten nieskończony scroll Instagrama, gdyby zastosować go do nauki języków, na przykład, tak sobie myślę, wiesz, to nie wiem, czy to jest dark pattern, po prostu trochę więcej czasu spędzasz wtedy nad tym, no nie sądzę, że ludzie będą, wiesz, omdlewali nad nauką niemieckiego. Kto wie? No więc tak, fundamentalne jest to, jaki jest to DNA. Takim bardzo potężnym narzędziem, takim, które często powoduje, że w ogóle decydujemy się na aplikację mobilną, to jest to, że to jest takie bliskie, że mam tutaj telefon i to jest po prostu to, co mam zawsze przy sobie i to nie jakby... odbieralność puszy jest wyższa niż niż odbieralności maili, różnego rodzaju rzeczy robione w mediach społecznościowych już są traktowane tak bardziej puszy, czyli jakbyś... spam, nie? Więc te pusze bardzo kuszą, nie? Więc tutaj też są i te czarne paterny takich puszy, które trochę robią taki overselling, czyli nie wiem, różnego rodzaju e-commerce'owe sytuacje, które te specjalne oferty tak już wciskają, że wygenerowaliśmy dla ciebie specjalny kod, nie? I to po prostu jest bardzo mocne. Bo takie czasami głupie po prostu zachowania, które mam wrażenie, że wynikają często z tego, że jest duża firma, która niespecjalnie ma jakieś procesy i nikt się nad tym nie zastanowi, że wysyłanie pusza, że czy wiesz, że czeka na ciebie nowa karta, którą możesz mieć za 0 zł, to nie ten kanał tak naprawdę. Ale też z drugiej strony to jest po prostu tylko narzędzie, więc na pewno jest masa tych czarnych patternów, nie wiem czy czarnych patternów, takiego może agresywnego korzystania z puszy i tu też jest duża różnica, bo na Androidzie
można te rzeczy robić bez zgody użytkownika, w sensie, że domyślnie po zainstalowaniu aplikacji wydawca może, że twórca aplikacji może wysyłać pusze. Na iOSie to jest odwrotnie, tam trzeba się zgodzić na to. Mhm. Niemniej no, tu też jest dużo różnych patternów, jak użytkownika zaprosić do zgodzenia się na pusze. Tylko przerwę ci minimalnie, żeby też jakby wyjaśnić. Odleciałem od pytania chyba. Nie odleciałeś. Natomiast myślę, że gdzieś ja czasem prowadząc warsztaty o dobrostanie cyfrowym, i to będzie moje ostatnie krótkie do was pytanie, to zauważam też po prostu, że mamy tendencję czasem tego języka, który jest inaczej tłumaczony przez codziennie, przez te osoby, które korzystają z tego i nie są techniczne. Więc jak mówisz o pushach, to mówisz o tych notyfikacjach, powiadomieniach, które wyskakują mi nad tym, co robię w danym momencie na przykład, tak? Znaczy jakby właśnie szukam nawet drogi na zablokowanym ekranie po prostu. Tak. Ja powiem ci, że przed tą rozmową rozmawialiśmy z Ewą o tym tak na zasadzie, żeby nie przesadzić z jakimiś tam anglicyzmami, bo to jest obciachowe. No nie udało się. Nic nie szkodzi, jakby udało nam się to wyjaśnić, ale myślę, że tak, ten język się czasem gdzieś zmienia, ale to jest to ciekawe, dlatego że powiedziałeś tam z perspektywy nawet różnicy między tymi dwoma systemami operacyjnymi, które mamy, jak spojrzymy się po znajomych, te różnice występują. I to jest trochę moje ostatnie pytanie do was, może takie, na które was nie do końca przygotowałem, ale gdzieś słyszę to, w czym mówiliście. No i co mi się bardzo podoba, znaczy jeden to jest taki cel pozytywny aplikacji, że ona ma dobre DNA, tak to Filip powiedziałeś, potem też wspominałeś o tym, jak nie przesadzić i też jak wybierając ten cel, możemy korzystać z takich rozwiązań, które sprawią, że właśnie się będziemy uczyć dłużej, bo ktoś chciał się nauczyć tego języka, albo chce pić zdrowiej, więcej, więc to jest okej. I tutaj mamy tą różnicę pomiędzy celem, a potem tymi technikami typu te czarne wzorce, dark patterns. I teraz takie moje jedno pytanie do was, to też mając aplikacje, które rozwiązują jakieś codzienne problemy, codzienne wyzwania, jest też duży rosnący trend w ogóle na cyfrowy dobrostan, w takim sensie zarządzania swoim dobrym czasem w dobry sposób z technologią, z telefonami. I to nie zawsze chodzi o to, żeby korzystać z nich mniej, no ale ja bardzo na przykład lubię w tym taki kierunek korzystania z technologii do jakiegoś dobrego celu, to znaczy na przykład ja sobie wyłączę te wszystkie pusze i powiadomienia, ale sięgam po telefon wtedy, kiedy mam coś do załatwienia, kiedy faktycznie potrzebuję coś z nim zrobić i on jest wtedy tym najlepszym narzędziem do tego. I trochę was się chciałem tak zapytać znienacka na koniec, znaczy jakby na ile dla was taki kierunek rozwoju, który gdzieś w technologiach się pojawia, bo Apple i Google też w to inwestują, takiego właśnie zdrowszego korzystania z technologii i korzystania z technologii dla zdrowia. Czy to czujecie, czy to widzicie, czy to jest też dla was coś, jako właśnie twórców takich aplikacji, dobry, ciekawy kierunek? Tak, na pewno to jest jeden z takich aspektów, które gdzieś tam mocno siedzą w założeniach firmy i kiedy szukamy nowych nisz, kiedy myślimy o nowych produktach, czy kiedy rozwijamy te istniejące, to jest po prostu taka rzecz, która gdzieś na tył głowy jest. I na przykład ostatnio mieliśmy taki case, że w przypadku Waterfalla myśleliśmy o współpracy z wodociągami łódzkimi, które mają kampanię Łódzka woda najlepsza, bo to jest mało znany fakt, ale w Łodzi jest bardzo dobra kranówka. I właśnie zgłosiliśmy się do nich, żeby pomyśleć o tej współpracy i oni wytknęli nam rzecz, o której faktycznie nie pomyśleliśmy na etapie projektowania, ponieważ w naszych aplikacjach w wersji na Android i na iOS były plastikowe butelki i to jest coś, co po prostu tak nas uderzyło, żeby pomyśleć, my w firmie też odchodzimy od plastiku, to jest coś, czego nie chcemy promować i usiedliśmy, właśnie przygotowaliśmy ilustracje ze zmienionymi grafikami, wiadomo, że tam też opakowania szklane, jakieś bidony, ale po prostu stwierdziliśmy, że pozbędziemy się tych takich jednorazowych plastików i właśnie zmieniamy, jesteśmy na etapie wprowadzania tego w aplikacji. I to jest po prostu znowu kolejna rzecz, która gdzieś tam się łączy z naszym też życiem prywatnym, bo po prostu chcemy też mieć jakiś wpływ oczywiście, ale też odzwierciedlać nasze własne zachowania w tym, takie pozytywne zachowania w naszych aplikacjach. W przypadku Listoning to samo, to korzystamy z tych aplikacji podczas robienia zakupów, no i zauważyliśmy ostatnio, że coraz więcej osób w firmie mówi o tym, że jakieś takie, że taki kierunek eko jest dla nich bardzo ważny. Jeszcze nie mamy tutaj pomysłu, co dokładnie zrobimy, ale wiemy już, że będziemy na pewno chcieli w Listoning
wprowadzić jakieś takie elementy, które skłaniają do jakichś zdrowszych wyborów, które może podkreślają właśnie takie nasze codzienne wybory, wpływ na planetę, wpływ na zdrowie użytkowników. Także tutaj jeszcze nie mamy sprecyzowanego planu, ale coś się będzie w tej sprawie działo. Super, znaczy w ogóle to, co powiedziałaś, dla mnie jest jakimś idealnym też przykładem tego, jak coś, co jest celem bardzo prostym, jednym, konkretnym, też może być bardzo kompleksowe, znaczy może adresować, może dotyczyć też ekologii, mimo że na początku jest dotyczące zdrowia. I to jest jakby trochę też czegoś, czego szukam osobiście w różnych rozwiązaniach technologicznych, że one nie są tylko takie bardzo proste, celowe, tylko starają się uwzględnić kompleksowość problemów dookoła siebie. Ja jeszcze dodam super. Jedną warstwę. To jest to, że w ogóle wyszliśmy, obie aplikacje tak z założenia nie miały takich jakichś ekologicznych podstaw w swoim DNA, natomiast rozbudowujemy to i to ma, to jest też trochę fajne, tak, ale też jest w jakimś stopniu oportunistyczne, bo i nie chodzi nawet o to, że to jakby dobrze teraz sobie dodać, wiesz, badge'a, że mamy łatkę eko, ale robiliśmy badania wewnątrz naszej firmy, badania, po prostu z wszystkimi rozmawialiśmy w firmie i dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że zaskoczyła mnie skala tego, jak dużo osób mówi trochę twoim językiem, Kamil, to znaczy mówi, że dla mnie jest super ważne, żeby nasza firma robiła rzeczy, które mają pozytywny impact. Jakby to też tak jakby każdego pewnie by spytać na zasadzie, hej, chciałbyś, żeby firma robiła dobro czy zło, no to każdy powie dobro, ale ale konkretnie. Jakby, to ludzie wykazywali sami, wskazywali jako jedną tam z top 3 najważniejszych rzeczy, które są dla nich ważne w pracy i to mnie zaskoczyło, jakby skala tego i też to traktuję jako taką platformę do po prostu sprawienia, że firma jest bardziej atrakcyjna, sprawienia, że ludziom się chce bardziej, nie? Jakby, i to dla mnie było nieoczywiste, jak sobie zaczęliśmy o tym szerzej myśleć, bo to, że dodamy sobie, że wiesz, że na przykład listonik przypomina o tym, żeby wziąć torbę wielorazowego użytku na zakupy, fajne, ale pewnie każdy sobie myśli, że no, bo tam później będą sobie o tym chwalić się, jak to pomagają, jakby może tak, może nie, to niekoniecznie się w ogóle taki tego rodzaju PR-owanie tak od razu udaje z perspektywy aplikacji, natomiast na pewno, i to jest najważniejsze, to jest dla nas platforma jakby taka wewnętrzna też do sprawiania, że mamy fajne środowisko od środka. To w ogóle od razu mi uruchamiacie temat i pomysł na kolejną rozmowę, to jest faktycznie takie wewnętrzne podejście do firmie, do robienia dobrze też, dlatego że pracownicy tego chcą, oczekują, wymagają, więc super, też Wam dziękuję za ten wątek. Ja chyba na koniec chciałbym po prostu Wam życzyć, żebyście dalej rozwiązywali takie problemy, które są pozornie proste, a potem można w kompleksowy sposób w wielu miejscach coś ludziom usprawnić. I dlatego też dziękuję, że się zgodziliście o tym opowiedzieć trochę od środka i o warsztacie, i o historii też firmy. Jeśli macie jakieś bonmoty, złote zdania, porady dla osób, chcecie powiedzieć, że ktoś powinien pić więcej wody, ponieważ prawdopodobnie wszyscy pijemy za mało. Tak właśnie, prawdopodobnie wszyscy pijemy za mało wody, więc najlepiej wstać teraz i nalać sobie szklankę wody, kranówki. Dokładnie, więc tak, kranówki. My dzisiaj launchujemy aplikację na Product Hunt i teraz sobie czytam, co tam o tym piszemy. Są dane twarde, że 8 na 10 produktów, przepraszam, 8 na 10 osób, 80% osób nie pije wystarczającej ilości wody w ciągu dnia i to jest też taki problem bardzo błahy, bo wydaje się, że no ludzie wokoło nie umierają z braku wody, nie? Ale prawdopodobnie większość osób pije trochę za mało. Super. I z tym wyzwaniem, o którym mimo wszystko da się jakoś rozwiązywać, będziemy kończyć. Ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę i za wszystko, czym się podzieliliście. Tutaj w opisie pod spodem, pod tym wideo znajdziecie trochę uporządkowanych tych elementów i informacji, które przekazaliście i też linki do Was i do Waszych aplikacji. Rozmawiałem z Filipem Miłoszewskim i Ewą Brzezińską. Dziękuję Wam jeszcze raz za rozmowę. Dzięki. Dzięki. I co, wszyscy wracamy do naszych biur zdalnych, domowych w różnych formach i dbajmy o siebie. To taki standardowy, dobry przekaz, który się teraz wszystkim przydaje. Dzięki Wam jeszcze raz i na pewno mam nadzieję, że jeszcze w jakichś sytuacjach się spotkamy i będziemy mogli na przykład porozmawiać z Wami, jeśli coś jeszcze wypuścicie w przyszłości. Bardzo chętnie. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Hej.